Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane na tygodniowe przesłanie na czas od 28 listopada do 4 grudnia. Macie do wyboru dwie opcje, pierwszą oraz drugą, i dla nich za chwileczkę wylosuję przesłanie. Co tam aniołowie, jaka afirmacja, rada, wskazówka dla Was od stali anioły światła. Zastanówcie się, pierwsza, druga opcja. A ja w tym czasie oczyszczę karty i przetasuję. I zaraz przejdę do losowania dla grupy pierwszej i drugiej. Pokażcie proszę kartę. Przekaz anielski na nadchodzący tydzień do 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku. Dla osób, które teraz mnie słuchają i wybrały grupę pierwszą. Dla grupy pierwszej przekaz. Pokażcie proszę kartę. Przekaz anielski na nadchodzący tydzień od 28 listopada do 4 grudnia dla osób, które teraz mnie słuchają i wybrały kartę numer 2. Pokażcie proszę kartę. I przekaz dla grupy numer 2. Zastanówcie się jeszcze chwilkę, gdzie chcielibyście wysłuchać, którego przekazu chcecie wysłuchać na ten nadchodzący tydzień. Ok, jeżeli dokonałaś wyboru, to zacznę do odczytania grupy pierwszej, a Waszym przesłaniem jest wdzięczność. Pomyśl o rzeczach, za które powinieneś być wdzięczny. Kiedy dziękujesz Wszechświatowi za to, co Ci oferuje, On odpłaca szczodrością. Anielska mądrość przypomina Ci, byś dziękował za wszystko, co otrzymujesz, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Za każdym razem, kiedy wyrażasz wdzięczność płynącą z Twojego serca, otrzymujesz jeszcze więcej, ponieważ wdzięczność stanowi klucz do powszechnej obfitości. Pielęgnuj w sobie umiejętność bycia wdzięcznym i otwórz się, by przyjąć do swojego życia miłość i obfitość. Twoje anioły uśmiechną się do Ciebie. Afirmacja. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. To dla Was jedynki. Afirmacja. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. Przesłanie dla grupy drugiej. To miłosierdzie. A więc tak. By rozwijać cnotę miłosierdzia, wybacz sobie i wszystkim ludziom wokoło. Bądź wielkoduszny, szukaj dobra w bliźnich i pozwól im odczuwać wątpliwości. Otwórz się na współczucie, lecz przede wszystkim kieruj się wewnętrzną mądrością, która dostrzega cząstkę Boga w każdym stworzeniu. Traktując innych miłosiernie, ofiarujesz im łaskę. Rozsiewasz światło, radość i wolność, dając innym siłę do odszukania dobra w sobie. Wyciągnięcie tej karty może oznaczać, że anioły miłosierdzia dają Ci szansę uwalniania się od bólu i trudności. Przyjmij ją z wdzięcznością. Afirmacja. Jestem pełen miłosierdzia. Zatem dla Was, drogie dwójeczki, afirmacja. Jestem pełen miłosierdzia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na wysłuchaniu tych krótkich przesłań. Życzę Wam udanego tygodnia. Niech się Wam spełnia co najlepsze. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Miej się dobrze. Cześć!